Donisiaki. Mam jedno bardzo ważne pytanie. Czy lubicie się śmiać? Tak? To Domisiasto. My też ze skarpeciakami uwielbiamy śmiech. A jak mówią śmiech, to zdrowie. Dzisiaj wymyśliłam śmieszną zabawę. Śmieszną książkę rozśmieszankę. Chcecie taką zrobić? No doskonale. Zróbcie ją razem z nami. Potrzebne będą zwykłą, piękną królewkę. Zobaczcie. Widzicie? Tak. Głowa mieści się w pierwszej części, brzuszek w drugiej, a skierka w trzeciej części. Dlaczego jest to takie ważne? No, za chwilę zobaczycie. Każdy z uczestników zabawy musi wykonać jeden rysunek. Także zapraszam skarpeciaki do sztaluk. Pierwszy rysuje coś. Emilek. A? Co to będzie? Zielona kredka poszła w ruch. Ale do misiasty rysunek. Teraz to tajemnica. Za chwilę zobaczycie. A, bardzo ładnie. Emilku. Doskonale. Tak, weź jeszcze czerwono. O, tak. Śmieszny ten twój stwór. Brawo dla ciebie. Dziękuję. A teraz zapraszam Pasiaczka. Kurde dalej. Spójrz na portę Kasi. Bajowskie, co nie? Teraz możemy zrobić teatrzyk. Dzień dobry, nazywam się Kuba. A słyszałeś może o czymś takim jak czerwony kapturek? Nie. Czerwony kapturek? Cześć. Bardzo dobra i miła. Dokładnie tak, bardzo dobra i miła. I całkiem podobno do ciebie tam. Prawda, księgo? Prawda. Zresztą sami spójrzcie. Tak wygląda czerwony kapturek? Tak. A tak wyglądają ubrania, które dziś przygotujecie? Nieźle, nieźle. Miniania. Przepychota. Niemożliwe, nie do wiary. W kuchni mają miejsce czary. Wróżka różdżką wymachuje. Krasnal stół nakrywa. Czujesz, jak Małgosią rozrabiają. Cukierasy im spadają. Czarownica miesza w garze. To super, uważaj! Zaraz, zaraz, jedna chwilka. Czy ja dobrze widzę? O moja. Co ze mną rozdziały? O nie. Coś huknęło, to się zadrżało. Coś po bajce tu zostało. Kto sekrety pozna księgi, ugotuje nam bajkę? Ja? Dzięki. Gdy? No tak. Dawno, dawno temu. Jak dawno, mogłoby się dostać dziś. Czerwony kapturek wybrał się w odwiedziny do chorej babci. Była to jego ukochana babcia. To właśnie ona uszyła ten cudny czerwony kapturek, w którym dziewczynka czuła się tak wyjątkowo, że nigdy się z nim nie rozstawała. Jeden, dwa, trzy i cztery. Kapturek dokładnie pamiętał długą, krętą drogę do domku babci i pilnował się, żeby z niej nie zboczyć. W koszyczku niósł smakołyki, które miały staruszkę postawić na nogi. A że było ich całkiem sporo, koszyk ciążył dziewczynce. Czerwony kapturek pomyślał więc, że nie stanie się nic złego, jeśli przez chwilę odpocznie na przydrożnej ławce. O,
sobie usiadł. Zauważył, jak wiele cudnych kwiatów rosło dookoła. Zachwycony ich widokiem, czerwony kapturek natychmiast postanowił sprawdzić, czy pachną równie niesamowicie, jak wyglądają. A gdybym tak zrobiła dla babci bukiet, na pewno sprawiłby jej radość. Powiedziała dziewczynka i zaczęła zbierać kolorowe kwiaty. To zajęcie pochłonęło ją bez... Nam witaminę A, witamina A jest bardzo dobra na co? Nie wiem. To ci powiem, na wzrok. Co z tego ugotuję, księgo? Smaru wielki! Co smaru? Wielki? Już koniec.